Cześć, witaj w odcinku S24, w którym na tapet bierzemy strategię. W ramach tego odcinka zabiorę ciebie w podróż w czasie, czyli cofniemy się do samego początku, naszych początków w ramach wyzwania NSM, podsumujemy, sobie omówimy to, spojrzymy też na to po prostu z perspektywy czasu. I gdybym miał powiedzieć, czym jest tak jednym słowem, czym jest dla nas strategia, użyłbym słowa. Aktualizacja, czyli coś, co się zaczyna, i tak naprawdę ciągle musi być aktualizowane. Nie we wszystkich obszarach, ale ciągle musimy się temu przyglądać i to aktualizować. Tak więc, troszkę Twój czas, zapraszam na podróż w czasie. Lecimy. Nie ukrywam, że miałem. Kilka podejść do nagrywania tego odcinka. O, pierwszy pomysł w ogóle był taki, żeby przejść przez każdy z tych elementów i zacząłem to nawet nagrywać, powiem szczerze, ale no, jak sobie uświadomiłem, że jestem na 50. minucie i na trzecim odcinku, to stwierdziłem, że to byłby maraton i koszmar, tak naprawdę, który był chyba tylko dla, dla mnie jako yy, dla, dla twórcy. Natomiast powiem szczerze, że stwierdziłem, że przyjmę taką formę trochę takiego review, przeglądu. To znaczy pierwsza rzecz, którą w ogóle zrobiliśmy, to w ramach też te, tego odcinka zebraliśmy wszystkie nasze materiały. Po prostu, żeby one były scalone w jednym miejscu. Część jest odnosi się do miro w ramach mm, po prostu elementów, które tworzyliśmy. Część i to też jest niesamowita wartość, powiem szczerze. Teraz z perspektywy czasu bardzo sobie to cenię, że to wyzwanie NSM zrobiliśmy też właśnie w formie takiej transparentnej, publicznej, bo <laughs> mamy piękne archiwum po prostu. To jest nasze. Teraz jak właśnie mamy się do tego odnieść, sobie wrócić do poszczególnych rzeczy nawet mieliśmy taką sytuację, że tutaj dwa elementy z S20 tutaj o struktura i role dokładnie uległo nam zniszczeniu w sensie takim, że po prostu się nie zapisały fragmenty Miro no i mamy je otworzone na, na, w ramach materiału wideo. Natomiast to jest dla nas taki backlog, taki tak w ogóle pamiętnik trochę też tych rzeczy, które się, się działy. Dlatego też są na przykład linki do poszczególnych odcinków, jeżeli nie ma od nich, odnośnika do danego miro. I w trosce, też o Twój czas, w ramach też takiego trochę może przeglądu, e, chciałbym przejść przez kilka takich odcinków, które jakby myślę, że warto je omówić, tak jakby też dać taki, taką aktualizację, nawet z naszej, z naszej perspektywy. Tak więc zacznę tutaj od e, Kikofa, czyli od pierwszego naszego odcinka. Mamy ten odpowiednik Miro, i to, co tutaj było celem projektu, co ja też właśnie tu mamy. Nasz główny cel: bycie top 1 partnerów w Polsce i utrzymać tę pozycję poprzez jakość. Globalnie top 10 na świecie. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo obecnie mamy trzecie miejsce, tak więc już prawie tuż, tuż. Natomiast też to, że chociażby. Że to, co sobie zakładaliśmy no, ponad rok temu e, w ramach, że podejmujemy wyzwanie i je robimy konsekwentnie, i że mogę nagrywać ten odcinek, jest dla mnie takim elementem, w którym nie ukrywam, że mam lekkie ciary y, tutaj realizując, biorąc pod uwagę też, że skład osobowy nam się zwiększył e, znacząco, tak więc tutaj też jakby to, to pokazuje całą to, tą ścieżkę. No i naprawdę z sentymentem wracam do tego pierwszego odcinka, w którym startowaliśmy ten y, wyzwanie. Y, I te obawy, które tutaj mieliśmy, one częściowo się zmaterializowała, czy właśnie jakie przeszkody mogą się pojawić, nie będziemy czegoś umieli zrobić, nie będziemy mieli czasu, brak czasu na nagrywanie, konsekwencja. Część, na szczęście wiele z nich się nie, nie zmaterializowało, chociaż powiem szczerze, że samo wyzwanie jest dużym wyzwaniem do, do, do realizacji. Tak więc tutaj też to, to jest taki odcinek, który on po prostu pozwolił stworzyć bazę, ale też właśnie dlaczego uważam, że jesteśmy w tym wytrwali, bo też wiemy po co to robimy i, i, i też jakby od początku to. Ten odcinek był ważny. tak To było naprawdę dobrze przemyślane, żeby, żeby to wystartować razem z zespołem i to właśnie tak, tak to osadzić. Tak więc to jest ten, ten pierwszy obszar. Kolejny odcinek o właśnie, zresztą zobaczcie, to jest nasz dashboard. No, tu mamy oczywiście tego dużo więcej, to już jest poza samym NMS-em. Tak więc tutaj, jakby to. Tutaj będę się skupiał na razie na tym, na tym dashboardzie. Kolejnym ważnym y, odcinkiem to jest też odcinek właściwie S2, S3, S4. Ja to rzucę do takiej jednej kategorii, bo one u nas były ze sobą mocno powiązane w którym sobie pracowaliśmy nad segmentami. No i teraz z segmentami jest u nas tak, że my obecnie przez ten rok mniej więcej już zweryfikowaliśmy wiele segmentów, nie wszystkie i to jest też naturalne, nie wszystkie, właśnie dlatego powiedziałem, że strategia dla nas jest aktualizacja, nie we wszystkie po prostu nam się potwierdziły, czyli te założenia, które gdzieś tutaj mieliśmy, które wartości, które problemy rozwiązujemy i tak dalej, nie wszystkie nam się zmaterializowały w takim sensie, że miały, miały przełożenie i tutaj też odcinek na przykład z na przykład segment Franczyzowego to jest segment, w którym wiemy, że na chwilę obecną tam nie mamy takiej propozycji wartości, która by miała przełożenie na, na biznes, taki konkretnie na nasz biznes, który byłby game changerem. Natomiast wyszedł nam inny, inny segment, który bardzo teraz będziemy rozwijać, czyli na przykład branża OZE, już kilka. Prawie dobijamy do 10 realizacji dla branży, branży OSE i po prostu będziemy budować takiego gotowca. I to jest coś, co nam wyszło właśnie w ramach teraz też tej strategii, czyli takie, takie pakiety budowlane. No i tutaj, właśnie a propos prospektingu. To był jeden z tych elementów, gdzie też testowaliśmy ten segment franczyzowy yy, i tutaj to też nam dało ten feedback, informację zwrotną, hej, słuchajcie, to jeszcze ta propozycja wartości, którą przygotowaliśmy, nie jest odpowiednia do tego segmentu, go odłożyliśmy sobie, że tak powiem, na bok, zmapowaliśmy, zaktualizowaliśmy sobie nowy, nowy segment. Yy, mapa procesów to jest obszar, do którego no dosyć często jakby też nawet sobie wracamy, yy, pod tym względem, że jakby dla mnie też on jest istotny, yy, żeby to na to spojrzeć, z lotu ptaka, i też pokazujemy to naszym klientom. Czyli tutaj, właśnie cały ten element mapy, mapy procesów, później w międzyczasie też powstały rozpisywanie procesów na takie bardziej szczegółowe. A obecnie jesteśmy na etapie mocniejszego rozbudowywania bazy wiedzy, którą mamy mamy w Bitrixie, i tam sobie ją po prostu rozszerzamy i przenosimy te, te procesy, które są. Obecnie na tapecie są najbardziej te procesy wdrożeniowe. Tak więc tutaj też a propos, a propos tego odcinka. No i dalsze obszary, odcinek uważam kluczowy, który, no, w sensie, odpalę go nawet, klikniemy go sobie. Czy nam się otworzy w nowej karcie? Zobaczymy. Tak, super, świetnie. Ten Mój odcinek, jest... szczerze powiedziawszy, jest u nas elementem nawet prospectingu. To znaczy chodzi o to, właściwie elementem w procesie sprzedaży. Pokazujemy go klientom, jak potencjalnie mógłby wyglądać serem. To był kawał, kawał mięsa tutaj nagrane. Przy okazji powiem Wam, że nasz cerem już wygląda. No, były co najmniej trzy lub cztery zmiany od tego odcinka, takie znaczące zmiany. Natomiast jakby same możliwości i tak dalej, one są tutaj świetnie pokazane i też go wykorzystujemy. Zresztą on ma chyba najwięcej wyświetleń z tej całej serii naszej NSM-owej, tak więc tutaj w tym momencie mamy od razu informację taką dla klientów. Hej, słuchaj, drogi kliencie, tak to mogłoby potencjalnie wyglądać nie, na naszym, na naszym przykładzie. I tutaj coś, co było też jeden z takich odcinków Game Changer, który u nas świetnie zadziałał. To jest i on, no właściwie od tamtego czasu, kiedy to wprowadziliśmy, zweryfikowaliśmy to na pewnej próbce yy, i mamy to potwierdzone, że tak, robi to roboty i robi to różnice. To jest proces ofertowania. Czyli ten, zmieniliśmy efektem yy, wdrażania właśnie NSM w praktyce, yy, czyli wyzwania całego NSMA, yy, było dla nas to, że mamy ten nowy proces ofertowania. On ostatnio zresztą. Yy, sama sam szablon ofertowania nie uległ zmianie, uległ sam zmianie proces jakby w CRM, to jest jedna z tych zmian, które, które się pojawiły. No i tutaj S12 co powinien robić menadżer sprzedaży i tak samo etapy dotyczące zatrudniania i, I rekrutacji, to jest to, że ja w ogóle obecnie nie prowadzę procesu sprzedażowego, gdzie w momencie nagrywania i podejmowania wyzwania, to byłem ja główną osobą, która, która to realizowała, więc to też nie ukrywam, że bardzo dla mnie jest istotnym obszarem, i pokazuje też ten, ten, ten proces rozwoju. Jeden z odcinków, który był trudniejszy na pewno zdecydowanie, to był S22, a on był po prostu do, dotykał takiej strefy bardzo, bardzo prywatnej i trudny był do, do nagrania. Tak więc też um, dla mnie to jest też pewien taka rodzaju pa pamiątka. No i temat, który w ogóle nie mieliśmy, a bardzo fajnie się wpisał w te działania, które po prostu obecnie realizowaliśmy, czyli S18 działania AM-owe, czyli jak zbudować proces mm, właśnie tego account managementu, czyli żeby zwiększyć wartość naszych klientów, rozwijać tych klientów, których mamy. No i teraz obecnie te, te, też jak sobie przechodziliśmy te, te, te rzeczy, yy, to Fajnie to obserwować, bo coś, co było teoretyczne, już jest praktyczne, już to, to się dzieje. Cały czas ten proces doszlifujemy, do, dopieszczamy go. Natomiast, już przeszliśmy ostatnio też w, w dosyć dużą aktualizację, zmianę. Ja może się powtarzam w tym momencie, ale tak to u nas też wygląda, że jakby cały czas to jest ten element dopracowania. No i tu S21 też od stycznia będziemy aktualizować proces wynagrodzeń, on też dużo dał mi do myślenia, bo bardziej utworzyłem właśnie ten system podatkowo-prowizyjny niż, yy, niż taki system, system premiowy. Yy, tak więc yy, ja chciałem zrobić właśnie takie krótkie review, zabrać was trochę w czasie. Tych, po tych naszych procesach, które tutaj mamy, właśnie z tego względu, żeby pokazać, jak to w naszym wypadku wygląda, że część rzeczy już jest jakby tak, że się przyjęła, została zweryfikowana i już jest stabilna, na przykład, właśnie ten, ta oferta, a część rzeczy po prostu cały czas aktualizujemy. Coś, co wydaje mi się, że będziemy, nawet chyba usunąłbym słowo wydaje mi się, coś, co wiem, że będziemy cały czas aktualizować, to jest ten etap, nie? czyli wartości segmenty, problemy naszych klientów, bo nawet jak mamy te problemy, one też zmieniają się w czasie i to jest coś, nad czym trzeba cały czas pracować. Element prospectingowy będziemy, myślę, też wkrótce mocniej eksplorować. To jest taka rzecz, którą sobie przetestowaliśmy, natomiast jeszcze w nią mocno nie wchodziliśmy, gdyż nie było takiej na chwilę obecną potrzeby, skupiliśmy się na, na razie na tych naszych wewnętrznych procesach, natomiast wiem, że on też niedługo wkrótce u nas się pojawi w ramach takiego działania no wychodzącego szerzej jeszcze, jeszcze szerzej na, na rynek. No, tak więc to tyle w ramach takiego przejścia przez strategię. Chciałem, żeby ten odcinek był taką pewną pigułką, a nie takim maratonem dziesięciogodzinnym. Natomiast też my do tego pliku w najbliższym czasie mamy zamiar po zakończeniu całego NSMA po prostu go przejść jeszcze raz, to, to przejść jeszcze raz, zrobiąc taką aktualizację, taką macież też wniosków, aktualizacji do, do, posz, do poszczególnych odcinków, zarówno serii S, jak i serii M, bo tam również mamy bardzo wiele wniosków, już to widzimy teraz z perspektywy czasu. I to, co jeszcze mi się mm, nasuwa, jeżeli chodzi o takie, takie wnioski, to jest to, że te działania, one u nas jakby, to tak w większości pewnie firm jest, one u nas działają dopiero po, po czasie, w sensie... To, to Te klocuszki zaczynają się nam powoli już składać i te zębatki zaczynają nam się ładnie trybić. Część rzeczy, na przykład jak ofertowanie, pach, od razu praktycznie zwiększyło nam konwersję, ale tak jakby mówię, chodzi mi nawet o działania marketingowe i tak dalej, dopiero teraz zaczyna nam się to, to wszystko składać tą jedną, jedną całość, jedną, jedną strategię, którą, przypomnę, no w naszym wypadku e, cały czas ją aktualizujemy, dopracowujemy, dopieszczamy. No i ten proces na pewno nie, nie dobiegnie końca. No bo to będzie ciągły ko koło kołowrotek. Dobra, to tyle. Dziękuję ci za to, że jesteś yy, i za to, że yy, poświęciłeś swój czas na obejrzenie tego. Yy, tak więc jak będziecie mieli jakieś pytania czy coś śmiało piszcie na priv, chętnie też powymieniam się doświadczeniami z kilkoma osobami właśnie nawet utrzymuję kontakt gdzieś tam, sobie rozmawiamy na, yy, na, na tematy związane właśnie z wyzwaniem. Tak więc yy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.